Violeta. Co to jest za restauracja Spiżarnia Smaków? Jest to restauracja, z której chcieliśmy stworzyć taką rodzinną atmosferę. Jest to kuchnia polska, ale w takim nowoczesnym wydaniu. Tworzymy na świeżych produktach, na produktach, które gdzieś tam w fajnych miejscach od dostawców dostajemy. Ja często sama bywam pod Halą Mirowską, która jest bardzo fajnym miejscem, gdzie kupuję świeże warzywa, owoce, też świeże ryby. No i przywożę tutaj, to tworzymy, przetwarzamy i wiemy, że nasze jedzenie smakuje na pewno gościom, dlatego że jest bardzo dobre i świeże. Dlaczego Spiżarnia Smaków i dlaczego na ulicy Wspólnej w Warszawie? Wspólna to przypadek. Natomiast Spiżarnia Smaków, dlatego że spiżarnia nam się kojarzy właśnie z takim dobrym jedzonkiem, gdzieś tam dobrze przetworzonym. My mamy też dużo swoich przetworów. Idziemy ku temu, że robimy przetwory z różnych owoców, warzyw, żeby z naszym gośćmi się po prostu później móc dzielić w wydaniu po prostu na jakichś posiłków. A jak wygląda współpraca pomiędzy tobą, twoją restauracją, a Iloną Adamską? Ilona Adamska od powiedzmy od 2 tygodni jest osobą, która będzie robiła PR naszych 2 restauracji, bo ja przypomnę Państwu, że my jesteśmy tylko na Wspólnej. Pierwszą restauracją, która powstała, jest restauracja na Drawskiej przy Parku Szczęśliwickim. Tam się zaczęły jakby pierwsze kroki, stawiała Spiżarnia Smaków. Tutaj, tak jak mówię, znaleźliśmy fajne miejsce, postanowiliśmy stworzyć drugą restaurację o tej samej kuchni, gdzie właśnie pani Ilona Adamska będzie teraz nam tutaj nas mocno, mam nadzieję, wspierać PR-owo i wierzymy w to. A właśnie bardzo głośno rozeszło się informacje, iż waszym takim PR-owcem, menadżerem właśnie będzie Ilona Adamska. I w dniu dzisiejszym tutaj jest spotkanie członków klubu Imperium Kobiet. Tak, dzisiaj mamy przyjemność właśnie gościć panie członkinie tegoż klubu, więc mam nadzieję, że spotkanie będzie owocne i udane. A powiedz, co przewidujecie podczas tego spotkania? Jakie atrakcje albo jaki macie plan tegoże wieczoru? Ja myślę, że tutaj to powinna się wypowiedzieć pani Ilona Adamska, bo to jest jej wieczór. My jesteśmy jakby tylko gospodarzami w taki sposób, że chcemy tutaj państwa przyjąć, ugościć naszą kuchnią, pokazać nasze potrawy, a pani Ilona tutaj jakby zaplanowała otoczkę wydarzenia. A powracając właśnie do karty dań, jaką kuchnię serwujecie w tej restauracji? My mamy praktycznie kuchnię polską, trochę w takim nowoczesnym wydaniu. No, stawiamy bardzo mocno na rybę, na kaczkę, gęsinę, wołowinę, ale też organizujemy, co jest takim fajną, chyba mi się wydaje, rzeczą, festiwale danego produktu, czyli od czwartku do niedzieli zapraszamy wszystkich gości na festiwal produktu. Mieliśmy mule w różnych wydaniach, mieliśmy krewetki, mieliśmy makarony w różnych postaciach i w tej chwili będziemy mieli przed nami na przykład żeberka na 4 różne sposoby, sznycle. I tak co tydzień zmieniamy jakiś produkt, który w fajny sposób chcemy Państwu pokazać. A gdzie można znaleźć informacje o Państwa restauracji i pod jakim oczywiście adresem znajduje się ta restauracja? Gdzie Państwo nas zobaczyć? Na Facebooku, a także znajdujemy się pod adresem ulica Drawska 29A i ulica Wspólna 35.